W 1667 roku puszczę wokół Wigier otrzymał zakon Kamedułów. Zakonnicy sprowadzili osadników, założyli folwarki i wsie. Jedną z nich były Suwałki. W 1710 roku otrzymali od króla zgodę, by uczynić je miastem wolnym. 5 lat później przeor zakonu ogłosił kolejny przywilej, a 2 marca 1720 roku lokację miasta potwierdził król August II, nadając Suwałkom prawa magdeburskie.